początku stoi taki samochód z pomocą humanitarną, sobie popatrzy, ile tego jedzie. Na wojnie niektórzy zarabiają, niektórzy tracą. Też tak nie powinno być. A tak wygląda samochód załadowany nowymi Mercedesami, które za chwilkę pewnie po proteście pojadą na Ukrainę, czyli do kraju, w którym aktualnie trwa wojna. Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Okopy, obok miejscowości Dorohus. Dorohus, jak wiecie lub też nie, jest to miejscowość, w której znajduje się przejście graniczne. Mamy 2 lutego i jest to dzień, w którym blokujemy granicę w kilku lokalizacjach w Polsce przy wschodniej granicy polsko-ukraińskiej. Jesteśmy tutaj po to, aby pokazać sytuację, jaka dotyka polskich rolników, co się dzieje z gospodarstwami, co się dzieje też przede wszystkim z pszenicą techniczną, także wysłuchajcie polskich rolników i zobaczcie, jak naprawdę wygląda sytuacja ich oraz ich gospodarstw. Polak jak zwykle został oszukany, polski rolnik, tak? I zboże techniczne, które w cudzysłowie mówiąc, miało trafić do Afryki, czyli miał być to tylko tranzyt przez nasze państwo, niszczy nasz rynek gospodarczy, tak? Nasze płody rolne u mnie, u taty jako, czy nie wiem, czy u was dziewczyny, ale u wielu rolników tutaj z kim nie rozmawiam, bo podchodzą, mówią, dużo płodów rolnych zostało, miała być wyższa cena, wiadomo. No zresztą był film prezentujący to, że było obiecane, że będzie wyższa cena. Kto musiał, ten sprzedał wcześniej, może i wygrał. Na chwilę obecną, no to widać, że wygrał. Niektórzy stracili. Szkoda tylko właśnie, że nic nasi rządzący nie robią w tej kwestii, nie widzą tego, bo chyba patrzą przez swój pryzmat, żeby tylko zarobić. Nie liczy się polska wieś, polskie gospodarstwo. Polskie gospodarstwo, bo to są dwa już różne pojęcia. Trzeba to... Rolnictwo, a polska wieś, dwa różne pojęcia, bo z polskiej wsi się już miasta robią. Dlatego to trzeba na dwa różne etapy rozdzielać. Powtórz pytanie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Też popytamy innych rolników, co sądzą o obecnej sytuacji. Także wysłuchajcie nas, bo uważam, że warto. Mianowicie... O, mogę to dodać u was. Mianowicie w ostatnim odcinku u siebie powiedziałem, że u nas nie było zjednoczenia wśród rolników. Przyjechałem tutaj, żeby też taki gest oddać. Przyjechałem 800 km, pokazać się tutaj, zobaczyć. Jestem w ogóle w szoku, jak to u was jest. No macie największy problem, nie oszukujmy się. Wschód, jesteś najbliżej granicy, macie największy problem. Ale to nie tylko was problem dotyczy. To dotyczy nas wszystkich. Szkoda, że nie wszędzie potrafią się rolnicy tak zgrać, nie? Ja jestem bardzo zdziwiony. Widzę, że Marcin, to już nie przedłużamy. Dzięki. Obecnie sytuacja rolnicza wygląda tak właśnie, jak tutaj mamy na załączonym obrazku. Czyli jest nieciekawie. Ktoś kiedyś powiedział, kiedyś mnie ktoś zapytał, jak jest, czy dobrze. Ja mówię, dobrze to już było. Obecnie po prostu czujemy się totalnie oszukani przez rząd, przez generalnie, ja osobiście przez premiera, prezydenta nawet, naszego ministra, gdyż wszędzie było mówione, że nam nic nie grozi, że jest wszystko dobrze, że transport pszenicy będzie tylko, że po prostu my musimy pomóc Ukrainie wyeksportować zboże. A to wszystko w tym momencie robi się, z tego co widzimy na naszym, szczególnie tutaj na wschodzie, to jest po prostu import. Po prostu jest totalna katastrofa dla nas. Odnośnie jeszcze sytuacja. Sytuacja w rolnictwie robi się, jest totalnie, według mnie na przykład, tak jak u mnie, jak ja to czuję, to jest totalnie zagadkowa. Dlatego, że ceny się zmieniają, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc. Czy to ceny produktów rolnych, które my sprzedajemy, czy też środków do produkcji. To jest wszystko powywracane po prostu, nie ma żadnej stabilności. Ja po prostu nie wiem i nie rozumiem tej w ogóle sytuacji, bo bardzo często rozmawiamy w kręgu znajomych. My wiemy, że jest wojna, że jest ceny surowców, prawda, energetycznych się no też poszły w górę, ale tak jak prosta sprawa, cena gazu. Mówiono nam, że 70% ceny azotów, czyli nawozów azotowych, to jest cena gazu. Skład
ceny nawozów azotowych 70% to jest gaz. No gaz podrożał może 100%, a nawozy azotowe w tamtym roku podrożały 300%, może nawet 400%. I teraz jest taka sytuacja, że jesteśmy, niedługo już jest wiosna, część rolników pokupiła nawozy znowu po cenach kosmicznych, bo po 4000 za 1000 litrów na przykład RSM-u, tak jak ja kupiłem, a w tym momencie te ceny zjeżdżają w dół. A nawozy są przez rolników już kupione, czyli pieniądze zainwestowane. A teraz my, nasze produkty, zboże, rzepak, nie możemy sprzedać, jest ciężko sprzedać. Ewentualnie możemy to zrobić, ale po cenach totalnie nieopłacalnych. Ceny się tak porozjeżdżały i tutaj ja tu w ogóle nie widzę żadnej ekonomii. Niedawno usłyszałem w radiu wypowiedź jednego z polityków. Nie potrafię w tym momencie przytoczyć imienia, nazwiska, bo akurat nie pamiętam. Ale powiedział wprost, że rolnictwo też podlega ekonomii. Dobrze, ale czy to na tym polega ekonomia, żeby wykończyć przez tanie zboże, wykończyć rolników, gospodarstwa rolne, które poinwestowały duże pieniądze w swoje gospodarstwa rodzinne, a to się nie wzięło z niczego, tylko rolnicy pobrali kredyty i teraz muszą to spłacać. Jeżeli będzie taka sytuacja w dalszym ciągu, jeżeli nikt się nad tym nie będzie zastanawiał, to po prostu wiele gospodarstw nie da sobie rady i w końcu będzie upadać. I między innymi dlatego jest ten protest. To jest po prostu katastrofa dla nas. I w ogóle rzecz niezrozumiała, jak można do czegoś takiego dopuścić. Po prostu. Dziękuję bardzo. A pan co sądzi o aktualnej sytuacji polskiego rolnika? Nie jest ciekawa na tą chwilę sytuacja. Wiadomo, co kolega się wcześniej wypowiedział. Wszystko. My jesteśmy tylko po to tutaj, żeby przedstawić dla miasta, dla ludzi nie wiedzących nic o rolnictwie, sytuację, co jedzą, co, z czym, jakie mają produkty kupują, nie pochodzące z polskich upraw, tych gospodarstw, tylko pochodzących z Ukrainy. I tak samo jak widzimy napis na mleku, bez GMO, czy jajka bez GMO, a to jest wszystko oszustwo, bo z Ukrainy jest importowany towar z GMO, stosowane są środki chemiczne niedozwolone w Unii Europejskiej i jesteśmy po to, żeby tu pokazać, otworzyć oczy dla miasta. Dziękuję. Sytuacja w rolnictwie nie jest tak różowa, jak nam się tutaj przedstawia w mediach, szczególnie wiadomo w jakich. Powiedzmy, jestem przykładem, mówi nam się, że pszenica jest 1200-1300 zł. Powiem, że jest to nieprawdą. Jestem tego przykładem. Tydzień temu podpisałem umowę na sprzedaż pszenicy po 1085 zł netto na gospodarstwie. Powodem tej decyzji jest niestety, ale sytuacja finansowa gospodarstwa. Kredyty nie czekają. Bank nie pyta się nas, po ile jest pszenica, tylko interesuje go to, czy mamy środki na koncie. No i jesteśmy zmuszeni ewentualnie sprzedać za takie pieniądze, a nie inne. Nie? Co będzie dalej? Zobaczymy. Część zboża sprzedaliśmy z gospodarstwa, reszta czeka. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie dalej. Miejmy nadzieję, że będzie to w pozytywną stronę. O tą sytuację, którą w tej chwili tutaj widzimy, nie, to nie jest bez powodu. Powód był po prostu prosty. Żniwa obiecywano nam, że przechowamy swoje zboże w magazynach naszych, a cenę będziemy mieli dużo większą i za przechowanie dostaniemy jeszcze. Sytuacja się odwróciła, wiadomo jaka jest sytuacja w tej chwili. Straszono nas, że nie będzie nawozów azotowych, więc wszyscy zakupiliśmy saletrę po 4,5 tysiąca, jeżeli chodzi o RSM po 4200, po 4300. Dzisiaj straciliśmy na każdym samochodzie zakupionego nawozu, jeżeli chodzi o azoty, w granicach po 1200 zł albo nawet 1400 zł na cenie, bo nawóz spadł, cena spadła nawozu. Więc tak, spadły nasze płody,
jeżeli chodzi o pszenicę i rzepak, zapłaciliśmy drogo za nawozy. Straciliśmy dwa razy, bo ja na przykład w gospodarstwie kupując nawozy w czerwcu, w lipcu i przytrzymując swoje płody, straciłem około 350 tysięcy złotych. To są duże pieniądze. Żeby to zarobić, to trzeba dużo napracować się. Więc protest jest prosty. Ja jestem w Zamojskim Towarzystwie Rolniczym. 16 lat byłem w zarządzie Zamojskiego Towarzystwa. Wraz z Wiesiem Grynem ten protest. Organizowaliśmy pierwszy protest w Hrubieszowie. Był z mojej inicjatywy zrobiony z kolegi Tomka Kozara i Wieśka i zarządu Zamojskiego Towarzystwa Marcina Subczuka. Także my to zorganizowaliśmy bardzo pokojowo, bardzo fajnie to wszystko przeszło. Był jakiś tam odzew z Ministerstwa Rolnictwa, było spotkanie z Ministrem Rolnictwa, zostały nam obiecane różne sprawy, więc te sprawy nie zostały załatwione. My mieszkamy przy granicy same. Ja mieszkam, moje pola dochodzą do granicy z Budziem i ja codziennie widzę, ile przyjeżdża, ile wyjeżdża. Na początku pomogliśmy Ukraińcom wojny i pomagamy dalej. Chcieliśmy pomagać i dalej pomagamy i będziemy pomagać. Przyjęliśmy tyle ludzi do swoich domów, karmiliśmy. Ja 7 osób miałem przez 2 miesiące, odstąpiłem im mieszkanie całe, 120 metrów, paliłem, karmiłem, wszystko tak jak trzeba. I trzeba było pomóc, bo tak trzeba było po prostu. A dzisiaj za to dostaliśmy w prezencie dużo pszenicy. No, która zalała i rzepak nasze spichlerze, tylko nie nasze, a spichlerze, nie wiem, cwaniaków, bo oni to zakupili i dzisiaj wysyłają tę pszenicę, która jest o złych parametrach, która ma, tam są środki stosowane niedozwolone w Unii Europejskiej, u nas są restrykcje na wszystko, a tam nie ma restrykcji, tam jest wolna amerykanka. Pomagamy nie Ukraińcom, pomagamy oligarchom, potężnym firmom niemieckim, holenderskim, francuskim, nie wiem czy nie amerykańskim też i może nawet i polskim. Tam są gospodarstwa 500 tysięcy, 700 tysięcy hektarów. My z nimi konkurencji nie wygramy. Nie ma chyba nawet opcji. Oficjalnie jest podana liczba 800 tysięcy gospodarstw, hektarów. Tak, tak. Także to jest niewyobrażalna liczba. Proszę panią, ja kiedyś handlowałem maszynami rolniczymi z Ukraińcami. Ukrainę znam wzdłuż, wszerz i w poprzek. I tak jak tam jest potencjał rolniczy, to my im nigdy nie dorównamy. Tam są pałacie ziemi po 300, po 400, po 500 hektarów w jednym kawałku. Równina, czarnoziem, oni mogą bez nawozów uprawiać i będą mieli te same plony co my. Także my im nie dorównamy. To jest potężna gospodarka, jeżeli chodzi o rolnictwo. U nas jest rozdrobnione rolnictwo. U nas PGR-ów na naszym terenie nie było. Nasz dorobek był ciężki. My po hektarze, po pół od rolników indywidualnych nasze gospodarstwa tworzyliśmy. Wiesław ma około tam 1000 hektarów w gospodarstwie rodzinnym. PGR-u nie było. Wszystko od rolników kupowane. To jest ciężka praca. Nasze dzieci kiedyś nie jeździły na wczasy z nami, bo my nie mieliśmy za co jeździć. My dorabialiśmy się. Dzisiaj już moglibyśmy normalnie żyć, no ale akurat nam nie pozwalają na to. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby pokazać społeczeństwu, że jest to duży problem, ten niekontrolowany import zbóż, rzepaku z Ukrainy, że to nie jest tylko problem nas samych rolników, ale problem nas konsumentów, bo my, nasze dzieci spożywamy produkty, które są chronione niedozwolonymi substancjami w Unii Europejskiej. I na to chcieliśmy głównie zwrócić uwagę, no i też zwrócić uwagę na sytuację naszych gospodarstw, które po prostu w dzisiejszej chwili są, chylą się ku upadkowi, są bardzo zagrożone. I przez to, że nasz polski rząd robi wszystko, żeby nie zrobić nic w naszej sprawie. Te wszystkie przekazy medialne, które są codziennie, płyną do nas z różnych mediów, to tylko jak gdyby gra na zwłokę, że będzie dobrze, że my nie możemy nic zrobić.
Ja pozwoliłem sobie sprawdzić kilka w jakiejś tam chronologii, jak działalność wyglądała ministra rolnictwa. To od, począwszy od 16 marca 2022 roku, regularnie, co miesiąc, jak nie osobiście, to przez telekonferencję spotykał się z ministrem, ze swoim odpowiednikiem, ministrem Ukrainy, rolnictwa Ukrainy, i rozmawiali. Tylko tematy rozmów były takie, które miały usprawnić transport zbóż, usprawnić procedury, uprościć procedury, a na końcu zaniechać procedur. Żadnych kontroli jakości, żadnej kontroli nad tym, co to wjeżdża i po co wjeżdża i gdzie to jedzie dalej, to już nie miało znaczenia. Miało znaczenie jak największa ilość sprowadzenia ziarna. Niezależnie po jakiej cenie, nie zastanawiając się, co z tym ziarnem dalej będzie się robić, nie? I dzisiaj minister nam tłumaczy, że my musimy pomagać. Naszym moralnym obowiązkiem jest pomoc. Ale ja nie widziałem, żeby minister przekazał z połowy swojej pensji na pomoc, żeby cała Rada Ministrów przekazała co miesiąc połowę pensji, czy 1/4, czy 1/10 nawet na pomoc. Nie. Oni sobie przyznali nagrody. A tą pomocą chcą obarczyć cały koszt na jedną grupę społeczną. I na to nie ma zgody, nie? Na to nie możemy się zgodzić. I po prostu niech społeczeństwo się dowie, jak jest naprawdę. I po to tutaj jesteśmy, bo pszenica, która faktycznie jest pszenicą techniczną, jest sprzedawana do obrotu jako paszowa i przede wszystkim konsumpcyjna, co zagraża nam, konsumentom i również rolnikom. Ale to nie tylko pszenica techniczna. Proszę pamiętać o tym, że pojęcie zboże techniczne nie występuje w taryfikatorze celnym. Czyli coś wjeżdża przez granicę, co w ogóle nie występuje, nie jest oznaczone, nie? Czyli to już jest patologia i tą patologię wprowadziło nasze Ministerstwo Rolnictwa, gdzie wbrew pozorom można by myśleć, że ono nas powinno chronić, a robi odwrotnie co innego. I państwo zezwala na tą patologię, a jeśli chodzi o szkodliwość tego ziarna, to nie tylko pszenica techniczna. Każda pszenica, każda kukurydza, każdy rzepak, każda soja w Ukrainie jest produkowana na innych całkiem zasadach aniżeli w Unii Europejskiej. Tam jest dużo substancji chemicznych używanych, które w Unii Europejskiej są już zakazane od jakiegoś czasu. Jest też GMO uprawiane w Ukrainie, gdzie w całej Unii jest zakazane. I nikt tego nie bada, nie kontroluje, to wszystko wjeżdża i jest najgorzej, że nie wyjeżdża. Nam się wmawiało przez dłuższy czas, że to musi jechać do Afryki, tylko że niestety do Afryki to nie trafiło. I dzisiaj, w dobie tego wszystkiego, całego kryzysu, jaki mamy z tym importem, nam się serwuje budowę olbrzymich magazynów przy granicy tutaj na terenie Polski, a nikt się nie zastanawia, w jaki sposób te magazyny opróżnić, jak one mają pojechać dalej. My jako rolnicy, jako związki branżowe, rolnicze, od wielu lat sygnalizowaliśmy naszym władzom, że nam potrzeba, bo sami mamy nadprodukcję. Mamy nadprodukcję około 10 milionów ton w tej chwili zbóż. Że nam potrzeba infrastrukturę portową budować, rozwijać, żebyśmy mogli wyeksportować swoje produkty. A dzisiaj nam się chce tutaj stworzyć magazyny wielkości całego naszego elewaru, nie budując żadnej drogi ani kolejowej, ani samochodowej i przede wszystkim portowej, żeby to można było wywieźć dalej. Czyli z góry jesteśmy skazani na to, że to zostanie u nas w kraju. Wydaje mi się, że tutaj wypowiedź jest wystarczająca i oczywiście daje do myślenia.
daje obraz tego, co się dzieje w polskim rolnictwie, a czego nie słyszy się w mediach, co jest dosyć przykre. No i trzeba tę sprawę nagłaśniać, bo też konsument musi być świadomy, co je, bo dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że kurczak rośnie szybko, że trzoda rośnie szybko i ona na raka nie umiera, ale człowiek żyje długo i niestety zagrożenia z tymi substancjami, które tam są normalnie w obrocie, dla człowieka to stanowi zagrożenie i powinniśmy się chronić jako konsumenci przed tym, żeby tego u nas nie spożywać.